Proszę państwa, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj bliskie spojrzenie na nasze dzieci, jak to jest z tymi nastolatkami, które dojrzewają, które dorastają. Bardzo ciekawy list dostałem. Nie mam imienia autorki tego listu, ale pani pisze tak: Proszę księdza. Mam kłopot z 15-letnią córką, która przygotowuje się do bierzmowania. Od do niedawna była zwykłą nastolatką, chodziła normalnie do kościoła, nie buntowała się i nie sprawiała kłopotów. W czwartek Przyszła do mnie i męża i oznajmiła, że nie pójdzie do bierzmowania. Uzasadniła to tym, że przeczytała książkę jakiegoś piosenkarza, zapomniałam jak się ten artysta nazywa, i doszła do wniosku, że Kościół można porównać do zo, a jego działanie do wsadzania do klatek, i że Kościół jest pełen hipokryzji i wmawia ludziom brednie. Pod przymusem męża poszła na następne spotkanie przed bierzmowaniem. Jak wróciła, to powiedziała, że mam ją wypisać z bierzmowania i że ksiądz chce ze mną rozmawiać. Potem okazało się, że córka wyzwała na spotkaniu księdza od debili, powiedziała mu, że gada głupoty, w które sam nie wierzy, i krzyczała na niego. Mąż rozłożył ręce i powiedział, Żebym sama zdecydowała, a ja nie wiem, co robić. Kazać jej iść do bierzmowania, czy nie. Oto dylemat, proszę Państwa. Myślę sobie tak: czy ta zwykła nastolatka coś Państwu mówi, drodzy Państwo, czy ona coś swoim zachowaniem pokazuje? Czy nastolatka jest wtedy zwykła, kiedy nie buntuje się, nie sprawia kłopotów? Nie jestem przekonany, że dziecko, które w cudzysłowie nie sprawia kłopotów, czuje się w domu bezpiecznie i ma zdrowy kontakt z rodzicami. Bardzo charakterystyczne jest to, że temu księdzu się dostało troszkę, niestety, prawdy i czy to, co wypowiedziała córka, tak naprawdę trochę też nie dotyczy relacji w domu. Przyjrzyjcie się temu Państwu. Zobaczcie, jak to funkcjonuje. Mąż, który każe za chwilę, kiedy ona wraca zbuntowana, mówi, to ty sama podejmij decyzję. Coś mi tutaj w tych relacjach nie pasuje. Ważne jest to, że być może bunt w takich momentach jest jedynym sposobem zwrócenia uwagi na to, co naprawdę dzieje się w domu co naprawdę przeszkadza tej młodej dziewczynie w tym, żeby nie wiem, wyrazić się umiejętnie, być zauważoną, żeby dostrzeżono jej problemy. I znamienne wydają się te słowa, które cytuje ta dziewczynka, która matka pisze cytując swoją córkę, mianowicie porównanie do życia w Zo, kościoła w klatce w przymusie, ale ja mam takie wrażenie, że porównując i mówiąc o kościele, w jakim sensie być może ta dziewczyna myśli o swoim domu? Czy może ten dom jest klatką, czy ten dom jest może jakimś ściskaniem, niemożnością wyrażania siebie? I wtedy, jak gdyby to przemieszczenie tej złości, w tym przypadku na księdza, na kościół, jest jakimś wyrazem głębokiego cierpienia i niemożności także bycia sobą. Warto uzmysłowić sobie, uświadomić sobie, że dziecko chce być kochane, że dziecko chce być wysłuchane, zauważone, zaakceptowane i gdy trafia na te nowe doświadczenia, chce, żeby rodzice byli przy nim. Mam wrażenie takie z tego listu, jak sobie czytam go, że gdzieś rodzice chcecie realizować swoją wizję. I nie bardzo pytacie swoje dziecko, i myślę, że to już jest taki etap, w którym jest bardzo trudno w tej chwili dojść do porozumienia, bo jest duży opór, jest złość, agresja, bunt. Ale co było w dotychczasowym Waszym życiu, w Waszym domu? Jak Wy, Państwo, rodzice, komunikujecie się ze swoimi dziećmi? To są te pytania, które. Także myślę, że pobudzają do refleksji, co myśmy z własnego domu wynieśli, jak w naszych domach się komunikujemy, jakie my mamy kłopoty. Czy Państwo macie takie doświadczenie? Czy zdarza się, że niesiecie coś w sobie, w Waszych dorosłych już relacjach, co gdzieś zrodziło się dawno, dawno temu? W waszym dziecięcym życiu? Czy dobrze przeżyty bunt w dzieciństwie, w dorastaniu, może być dobrą odskocznią do tego, żeby wejść do dorosłego, dobrego życia? To są te pytania, które w związku z tym, z tym listem mi się zrodziły, ale czekam na Państwa refleksje, czekam na Państwa myśli, czekam na Państwa maile, które proszę przesyłać. Będę starał się być i zapraszać Państwa do tego, żebyśmy rozmawiali i byli siebie bliżej. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na następne.